Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejgiert na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, nowe elity Kaczyńskiego. Kaczyński wcześniej mówił nam wszystkim i z tym hasłem szedł do władzy, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, Szanowni Państwo. Miał nawet już tego typu działania, w których, tak ja bardzo oględnie mówię, w których piętnował to, że rodziny prominentnych polityków PiS są zatrudnione w spółkach Skarbu Państwa. Polecił nawet panu Sobolewskiemu to, żeby sprawdzał i żeby te rodziny porezygnowały z tych spółek. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Został więc tak po prostu kolokwialnie młodzieżowo olany. I teraz dowiadujemy się na przykład w ramach tej dobrej zmiany, w ramach tego, że jest tanio i dobrze. Posłuchajcie. Ponad 2 miliony złotych, astronomiczna pensja Małgorzaty Sadurskiej. Wirtualna Polska, wiadomości. Małgorzata Sadurska, była szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, zarobiła w ubiegłym roku w zarządzie KZU 2 miliony 50 tysięcy złotych. Największe wynagrodzenie spośród wszystkich przedstawicieli kierownictwa ubezpieczeniowego giganta. Zarząd PZU otrzymał łącznie w 2022 roku 15 milionów ,4 złotych. 2 miliony 50 tysięcy, tyle dokładnie zarobiła Małgorzata Sadurska w 2002 roku. Dla porównania rok wcześniej było to 1,8 miliona złotych. Ubiegłoroczne zarobki Sadurskiej oznaczają, że miesięcznie otrzymywała 171 tysięcy pensji. Dodatkowo tytułem świadczeń niepieniężnych otrzymała w ubiegłym roku około 312 tysięcy. Także nie wiemy jeszcze, kiedy były te świadczenia niepieniężne. Była współpracowniczka prezydenta Andrzeja Dudy, to kolejna osoba związana z obozem rządzącym, która znalazła się w klubie milionerów dobrej zmiany, opisanym w ubiegłym roku przez Wirtualną Polskę. Jak ujawniliśmy w latach 2017-2021, PZU wypłaciło Sadurskiej świadczenia o łącznej wartości 6 954 tysiące złotych. Z pensją za 2022 rok to już ponad 9 milionów złotych. Do zadań Sadurskiej należy nadzór nad pionem współpracy z bankami oraz pionem klienta korporacyjnego. Jak wynika z raportu ubiegłorocznego spółki, w ubiegłym roku członkom zarządu wypłacono część świadczeń za lata 2017-2021 wynikających z systemu zmiennego wynagradzania. Ale to nie koniec z wypłatami dodatkowych pieniędzy. Wypłata pozostałej części premii za lata 2019-2022 może mieć miejsce w następnych okresach. Na poczet tych świadczeń grupa PZU posiada zobowiązanie, którego łączna wysokość na 31 grudnia 2022 roku wynosi 19 948 tysięcy złotych. No tak, żeby mi zabrakło przypadku. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że już te 4 miesiące nie zdążą. Sadurska jest z wykształcenia prawniczką. Jako polityk związana była ze środowiskiem skupionym wokół ojca Tadeusza Rydzyka. W latach 2005-2015 była posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Po wyborze na prezydenta Andrzeja Dudy trafiła do Kancelarii Prezydenta RP. W czerwcu 2017 roku została powołana do zarządu PZU. W kwietniu ubiegłego roku Sadurska została dodatkowo dyrektorem w PZU Życie. W klubie milionerów dobrej zmiany opisanym przez Wirtualną Polską Sadurska zajęła w ubiegłym roku 8 miejsce. Rekordzistą z zarobkami powyżej 13 milionów 300 tysięcy złotych w latach 2016-2021 był Michał Krupiński, były prezes PZU i banku PKO. Bardzo bliski znajomy brata pana Witolda, pana Ziobry, pana Witolda Ziobry. Tak, pana Zbigniewa Ziobry, pana Witolda Ziobry. Przypomnijmy, że w 2022 roku grupa PZU zwiększyła przypis składki brutto do 26 1,7 miliarda złotych, osiągając poziom najwyższy w swojej historii, przekraczając cel strategiczny. Grupa osiągnęła dynamiką sprzedaży ubezpieczeń wyższą niż rok wcześniej i lepszą od całego rynku. Zysk netto wynosił 3 miliardy 374 miliony złotych. I teraz, szanowni państwo, tutaj wysokość pensji zarządów PZU w 2022 roku. Pani Małgorzata Sadurska 2 050 000, pan Tomasz Kuli 2 036 000, pan Maciej Radkiewicz 2 036 000, Beata Kozłowska-Chyła 1 823 000. Posłuchajcie państwo, w nagrodę za to, że zginął fundusz operacyjny, także wszystko świetnie szło, ułaskawiony wcześniej prezydenta, pan były szef CBA, Ernest Bejda, 1 744 000 złotych. Pani Małgorzata Kot, 1 701 000 złotych. Krzysztof Kozłowski, 1 317 000. Piotr Nowak, ulubieniec Jarosława Kaczyńskiego, były delfin, 731 000 złotych. Krzysztof Przypuła, 717 000. Marcin Ekiert, 466 000, Paweł Surówka, 316 000, Roger Hudgins, 179 000, Adam Brzozowski, 154 000, Elżbieta Hauser-Szenich, 154 000 i Aleksandra Agatowska, 38 000. Razem 15 462 000 złotych. Pan Sylwester Puszkiewicz, dziennikarz Wirtualnej Polski. I, szanowni państwo, dowiadujemy się również z Newsweeka o tym w artykule pana Jakuba Korusa. Królowe Karpat, Prawo i Sprawiedliwość, Królowe Karpat, ponad 500 000 złotych dla posłanki PiS i żon polityków. I tutaj wiemy, że Stowarzyszenie Kobiety Karpat, byłej posłanki PiS Katarzyny Wróblewskiej, dostało właśnie z Narodowego Instytutu Wolności blisko 350 000 złotych. Wcześniej hojnie obdarowywał je minister Czarnek, lekką ręką przyznając im 280 000 na zorganizowanie wigilijnego spotkania. Pieniądze mają pójść na promowanie kobiet sukcesu z regionu karpackiego. Szanowni państwo, wraz z końcem kwietnia Narodowy Instytut Wolności podlegający ministrowi Glińskiemu przyznał dotację 248 organizacjom pozarządowym. Jak informowało OKO.press, były wśród nich rozliczne organizacje powiązane z Markiem Kuchcińskim, samym ministrem, tym panem Markiem Kuchcińskim, który był tym rekordzistą, jeżeli chodzi o loty służbowe. Organizacje powiązane z Markiem Kuchcińskim, samym ministrem oraz Adamem Andruszkiewiczem. Do NGO-sów trafiło łącznie 68 milionów. Wśród beneficjentów bliskich władz jest już organizacja Kobiety Karpat, założona 24 lutego 2022 roku przez bliską współpracowniczkę Marka Kuchcińskiego, byłą posłanką Krystynę Wróblewską. Stowarzyszenie z Podkarpacia dostanie w najbliższej puli dofinansowania aż 348 000 złotych na projekt opisany jako Kobiety Sukcesu w Karpatach. No, szanowni państwo, no nie wiem, tu pewnie nasz panie oglądają, no wy nie jesteście kobietami sukcesu w Karpatach. I szanowni państwo, żeby już było rzeczywiście tak, jak Jarosław Kaczyński sobie życzy, no to bardzo trzeba wynagradzać najbardziej zapracowany sąd w Polsce. I słuchajcie państwo, Wirtualna Polska, wiadomości VP piszą nam, szanowni państwo. Zarobki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ujawniono konkretne kwoty. Zarobki członków Trybunału Konstytucyjnego, mimo kilkukrotnego spadku liczby wydawanych wyroków, wciąż rosną. Sędziowie nie mogą narzekać na niskie pensje. Wiemy, ile wynosi ich całomiesięczna pensja. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z ustawą zarabiają 5 średnich pensji z ubiegłego roku. Na chwilę obecną ich comiesięczne wynagrodzenie wynosi 30 000 złotych, informuje Super Express. Za kilka miesięcy członkowie Trybunału konstytucyjnego mogą spodziewać się podwyżki w wysokości 7,5 tysiąca złotych. Jednocześnie liczba wyroków, które wydaje TK, spada. Dekadę temu sędziowie orzekali w 70 sprawach rocznie. W 2022 roku było to już tylko 14 spraw. Dotychczas w 2023 roku było ich zaledwie 7. Jeden z konstytucjonalistów przekonuje, że Trybunał Konstytucyjny jeszcze nigdy nie działał tak wolno. Według profesora Tomasza Słomki w pewnym sensie można uznać to za jego całkowity paraliż. Przed 2015 rokiem rozpatrywano wniosek średnio w ciągu 1,5 roku. Teraz zajmuje to już ponad 2 lata. Ten organ, który miał szybciej pracować, szybciej rozstrzygać o różnych ważnych kwestiach, pracuje jeszcze wolniej, ocenia ekspert. Bunt sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Praca Trybunału Konstytucyjnego jest spowolniona m.in. z uwagi na bunt 6 sędziów, którzy uważają, że kadencja obecnej prezes Trybunału dobiega końca. Ich zdaniem lepszy Łemska powinna ustąpić stanowiska. Wewnętrzny rozłam uniemożliwia zebranie się pełnego składu, o tym wiemy, Trybunału Konstytucyjnego, co jest wymagane, by rozpatrywać sprawy najistotniejsze. No między innymi Wąsik też właśnie to, czy ty zostajesz ułaskawiony przez prezydenta, czy nie zostałeś ułaskawiony, Kamiński. Tak. To i Bejda, który jest w zarządzie PZU. Tak, szanowni państwo. No i oczywiście Postek, który już tutaj robi inne rzeczy, o których też powiem. Co jest wymagane, by rozpatrywać sprawy najistotniejsze, w tym m.in. wniosek prezydenta dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzja w tej sprawie może doprowadzić do odblokowania środków z KPO. Z informacji, do których dotarł Super Express, wynika jednak, że już 31 maja sędziowie rozpatrzą wniosek Andrzeja Dudy. Spodziewamy się pełnego, czyli co najmniej 11-osobowego składu w sprawie dotyczącej SN. A to oznacza, że nie będzie już trzeba zmieniać ustawy o Trybunale i projekt autorstwa posłów PiS nawet nie będzie głosowany. Wskazał w rozmowie z dziennikiem anonimowy polityk PiS. Także widzicie państwo, ale żeby nie było tak słodko i żeby nie mówić, żeby nikt nie mógł nam powiedzieć, że my, szanowni państwo, nie patrzymy też na inne ugrupowania, no to posłuchajcie. Fakt, 23 maja, pan Michał Chmielewski. Zagraniczne loty posłów. Posłanka poleciała na festiwal filmowy do Wietnamu, nie widziała ani jednego filmu. Małgorzata Sekuła-Szmajcińska z Lewicy pojechała na tydzień do Wietnamu na festiwal filmowy. Fakt sprawdził zagraniczne loty posłów. Polityk Polski 2050 Michał Gramatyka podczas poselskiej delegacji w Dublinie wstąpił do piwiarni, czym sam się pochwalił. Małgorzata Sekuła-Szmajcińska z Lewicy pojechała na tydzień do Wietnamu na festiwal filmowy, a parlamentarzysta PiS Kacper Błażyński wybrał się aż do USA na śniadanie modlitewne. 250 000 w 2 tygodnie. Mniej więcej tyle wydaje Sejm na loty krajowe dla posłów. Parlamentarzyści wybierają się też na delegacje zagraniczne, za co płaci podatki. Cele i tłumaczenia zaskakują. Zagraniczne loty posłów. Michał Gramatyka w Muzeum Piwa. Centrum Informacyjne Sejmu udostępniło nam listę delegacji zagranicznych posłów. Wynika z niej, że między 3 a 4 lutego bieżącego roku 2 posłów Polski 2050, Hanna Gil-Piątek i Michał Gramatyka, odwiedziła Dublin. Gramatyka pochwalił się nawet w swoich mediach społecznościowych zdjęciem z Muzeum Piwa Guinness. No, cieszymy się, że mogliśmy panu to zasponsorować, panie Michale. No, bardzo dobrze, no świetnie, no, wspaniałe przeżycie. Muzeum Guinnessa. Świetnie. W rozmowie z Faktem Gramatyka wyjaśnia, że zaproszono go do Irlandii na spotkanie warsztatowe dotyczące drogi tego kraju do referendum aborcyjnego. No tak, i koniecznie musiał to wyjaśniać w Muzeum Guinnessa. 2 dni wizyty studyjnej były wypełnione spotkaniami. Poprosiłem marszałek Sejmu o przedłużenie wyjazdu i wtedy w czasie prywatnym zrobiłem sobie zdjęcie w Muzeum Piwowarstwa, jednej z największych atrakcji turystycznych Dublina. W czasie prywatnym za wszystko płaciłem z własnej kieszeni. Tłumaczy Michał Gramatyka. Panie pośle, to już nie o to chodzi, czy pan płacił, czy pan nie płacił. Tylko jakby panu powiedzieć, no, a kto zapłacił za lot? I co z tego, że pan zapłacił za to, że pan tam bilety do muzeum zapłacił, bo płacił sobie. No to niech pan zwróci za lot. Część, bo pojechał pan tam zwiedzać, robić sobie jakieś prywatne rzeczy. To nie było chyba w ramach tego, po co pan tam poleciał. No niech pan nie robi z nas idiotów, już naprawdę to wstyd. Pomijam to, że pan chodzi do tej kurwizji nie wiadomo po co i tam pan dyskutuje z nimi, legitymizując ich, ale to już jest wasza sprawa. Ze słów posła Polski 2050 wynika, że 3 i 4 lutego ciężko pracował, wykonując poselskie obowiązki. Następny dzień poświęcił turystykę. Oznaczałoby to, że doszło do zagięcia czasu przestrzeni, bo jeszcze 4 lutego Gramatyka podzielił się katalogiem zdjęć turystycznych z Dublina, kiedy znalazł na to czas, skoro zwiedzaniem zajął się dopiero dzień później. Rozumiecie państwo? Panie pośle. 4 lutego od rana uczestniczyłem w warsztatach organizowanych przez Renwiw. Po południu, po podsumowaniu wizyty, poszedłem zwiedzać miasto. Noc 4 na 5 lutego spędziłem w hotelu na swój koszt, precyzuje Gramatyka. A na jaki koszt pan tam poleciał? No został pan dłużej, to pan spędził na swój koszt. I szanowni państwo, tak. Tutaj w tej chwili również dowiadujemy się o pani posłance, która poleciała na Festiwal Polskich Filmów w Wietnamie. Jestem wiceprzewodniczącą parlamentarnej grupy polsko-wietnamskiej. Nie oglądałam żadnych filmów na festiwalu, byłam jedynie na otwarciu. Zapewnia posłanka Lewicy, która zaznacza, że był to wyjazd służbowy. Poleciałam do Hanoi na rozmowy, między innymi w Ministerstwie Kultury. Na prośbę polskich biznesmenów interweniowałam też w polskiej ambasadzie. Chodzi o to, że młodzi Wietnamczycy chcą u nas pracować, ale narzekają na długie procedury, wlicza posłanka. Delegacja trwała 6 dni, ale wlicza się w to czas podróży, który był długi. To była służbowa wizyta wypełniona ważnymi spotkaniami, przekonuje poseł Sekuła-Szmajcińska. Tak. I teraz poseł PiS poleciał służbowo na śniadanie modlitewne w USA. Kasper Płażyński z PiS między 30 stycznia a 4 lutego był w Waszyngtonie na Security Forum w Kongresie USA oraz na Narodowym Śniadaniu Modlitewnym. Narodowe Śniadanie Modlitewne, coroczne spotkanie, na którym przecinają się światy polityki i religii i biznesu. Wydarzenie zorganizowano w Kapitolu, gdzie przemawiał sam prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Polityk PiS podczas wyjazdu spotkał się m.in. z organizacjami polonijnymi. Do momentu zakończenia prac nad tekstem Płażyński nie odpowiedział na nasz komentarz. Z kolei między 24 a 26 marca bieżącego roku grupa posłów z Łączności z Polakami, Tadeusz Aziewicz, Koalicja Europejska, Bożena Borys, Szopa, PiS, Przemysław Drabek, PiS, Joanna Fabisiak, Koalicja Europejska, Jarosław Rzepa, Robert Tyszkiewicz, Koalicja Europejska, gościła w Rzymie na zjeździe Związku Polaków we Włoszech. Nasza obecność była wyrazem szacunku dla osób, które wykonują wielką pracę na rzecz integracji Polaków we Włoszech i współpracy z ojczyzną. Osoby te mają też swoje problemy i postulaty, których jesteśmy adresatami. Program delegacji zawierał w sobie wyłącznie podróż oraz udział w zjeździe i spotkaniu z Polonią. Wyjaśnia w rozmowie z Faktem Tadeusz Aziewicz. No i tutaj, no dobra, jeździcie, jeżeli nie macie innych ważniejszych rzeczy, tutaj przynajmniej nie ma się do czego przyczepić, no ale może byście tak trochę posiedzieli w kraju. Czekamy, aż Centrum Informacyjne Sejmu poda koszty delegacji zagranicznych. I to właśnie, szanowni państwo, przeczytaliśmy, jak wygląda tanie państwo Kaczyńskiego i że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. No, rzeczywiście musimy się bardzo mocno zastanowić nad tym, na kogo będziemy głosowali w październiku i to wiadomo, że to są partie opozycyjne, natomiast polecam państwu, przyglądajcie się również na tych listach opozycyjnych osobom, na które będziecie głosowali. Spójrzcie sobie, popatrzcie, może wolicie nawet kogoś, kto nie jest na tym szczycie listy wyborczej, ale bardziej będzie posłem, który według was będzie reprezentował nasze interesy. Także pomyślmy o tym. Najważniejsze to odsunąć tą bandę darmozjadów, dorobkiewiczów i złodziei od władzy. To jest podstawowa sprawa. Szanowni Państwo, polecam Państwu również historię na weekend. Redaktorem naczelnym jest Aleksander Piński. To jest naprawdę świetny materiał. Żydowska zemsta za Holokaust. Grupa ocalałych z zagłady Żydów chciała zabić 6 milionów Niemców. SS-manów otruto arszenikiem, którym nasączono chleb z racji żywnościowych. Pod nosem Amerykanów żydowscy konspiratorzy otruli ponad 2000 jeńców. I tak dalej, i tak dalej, Szanowni Państwo. Jest to niezwykle ciekawy materiał. Polecam Państwu historię na weekend. Numer podwójny. Już niedługo będzie kolejny numer, także przeczytajcie Państwo ten też. Polecam Państwu również naszą książkę Kamiński. I Szanowni Państwo, dowiecie się Państwo z tej książki, dlaczego Mariusz Kamiński nakłamał w ankiecie osobowej. Funkcjonariusze, którzy tutaj nas oglądają, przepraszam, funkcjonariuszki, funkcjonariusze, którzy nas tutaj oglądają, żołnierze i inni pracownicy, którzy muszą wypełniać ankiety osobowe, wiedzą, że kłamstwo w ankiecie osobowej skutkuje odpowiedzialnością karną. Kamińskiego to odpowiedzialności karnej nie było. Ale teraz czekamy na 6 czerwca. Co powie Sąd Najwyższy? Czy prezydent Duda miał prawo ułaskawić Kamińskiego, Wąsika, Bejdę i Postka, czy nie? Czekamy z niecierpliwością. Do widzenia Państwu.